Witam w kolejnym filmiku. Postaram się patrzeć w lustro, a nie w podgląd telefonu. Przychodzę teraz ze strojem dnia. Uznałam, że pokażę w łazience, tego, że w łazience będę mogła zbliżyć i w tym ostrym świetle bardziej pokazać pewne kwestie, także tak stwierdziłam, że będzie lepiej. Mam na sobie taką troszeczkę, taki powiedzmy półgolf z bardzo przyjemnego materiału, w paski. Ja w ogóle bardzo lubię paski, co można w ogóle już dawno wywnioskować, chociażby pod tym kątem, jako motyw marynarski, motyw taki właśnie nadmorski. Ta bluzka dodatkowo ma przepiękne, takie właśnie rozszerzające się, fajne, takie dzwonowate rękawy. Do tego czarna kamizelka, czarna tutaj taka bardziej bandażowa, ołówkowa spódnica, takie prążki pionowe tym razem. I włosy upięte. Jeżeli chodzi o biżuterię, to taki... Oj, teraz właśnie chyba będę musiała trochę pozbliżać. Trochę mieniący się naszyjnik i takie czarne. Do tego wszystkiego to czerń jednak dominowała. Ażurowe kolczyki. I teraz tak. Przy tych upiętych włosach myślałam, że chyba będzie bardziej widać ten makijaż, ale jednak na żywo bardziej niż na nagraniu. Ogólnie dosyć jasne oczy, lekko wyciągnięte kreskami. Czyli tutaj te kreski trochę tak. Natomiast trochę różu bronzera i wydaje mi się, że trochę taka poświata połyskuje. O, chyba uchwyciłam. To jest Colourpop, taki róża rozświetlacz, High Five się chyba nazywa. Natomiast jeżeli usta, chyba też widać ten taki poblask, to konturówkę z Glam Shopu w jasnym różu, na to pomadka Kobo w ten kolor nude i właśnie na środek chyba jednak jest ostre światło, ale chyba nieodpowiednio ostre, że tak powiem. Natomiast o, w ogóle nawet nasze szczoteczki widać. Mamy szczoteczki, mam różową darmo niebieską w małpki. Może kiedyś pokażę. Chyba pokazywałam kiedyś, jak kupowałam. Nie pamiętam. W każdym bądź razie... A, perfumy dnia. Więc perfumy zaraz pokażę. Więc tak, o, może się trochę oddalę. A perfumy dnia otworzyłam sobie to miejsce z czterema dosyć płytkimi, słusznie zauważyła jedna z widzek półkami, w sensie, że tutaj naprawdę łatwo ogarnąć, co jest. Tutaj nie jest problematyczne, w innych miejscach jest tutaj bardziej problematycznie. W miarę jest tak, jak było, trochę tam małe przemeblowania były, bo coś szukałam, coś tam odłożyłam troszeczkę inaczej, ale na razie póki co dosyć zbliżony układ, jaki był przedstawiany po uporządkowaniu. Ostatnio jak był u nas w odwiedzinach mój brat, to właśnie na wieczorny spacer, na wyjście, właśnie też tak sobie tworzyłam i wybierałam i postawiłam wówczas na ten zapach Inneke Gold. Jest to zapach z przepięknie wplecioną śliwką. Śliwką w takim wydaniu bardzo kobiecym, wieczorowym, bardzo charakternym i bardzo unikalnym. Żaden inny zapach nie przypomina mi tego i też żadne inne ujęcie śliwki. I to jest w ogóle zapach, który ma taką trochę śliwkę chemikaliową, ale w pozytywnym sensie. W ogóle tutaj mamy kartonik po Aerin. To jest wnuczka Estée Lauder. Nie mam już tego zapachu i Hibiscus Palm, natomiast nie do końca mi podpasował. Nie czułam potrzeby, że musi być w mojej kolekcji, ale zostawiłam sobie na pamiątkę ten kartonik. Już kiedyś wspominałam, że my z kartonikami to jest tak, że dużo leci. Oddałam też na przykład dużo mojej mamie, takich jakichś ładniejszych, które na przykład chciałam też przechowywanie na przykład. Także niestety też zostawiłam na pamiątkę, ale... Nie mówię o szkatułkach, w których jakby te flakony są już ulokowane, ale mówię o takich kartonikach, które jakby niekoniecznie są aż tak potrzebne. A ostatnio wspominałam o tym pięknym, takim właśnie dystansującym, chłodnym, wytrawnym zapachu Rizy, to jest właśnie ten. To jest limitowana wersja, ale to jest zapach zbliżony do tej wersji podstawowej. Limitka się nazywa Oration. Dobrze, to w takim razie cóż ja bym mogła wybrać? Jest zimno. Mogłabym postawić na coś rozgrzewającego, jakieś przyprawy i tak dalej, ale na przykład cynamon. Ale jest też zimno, to też jest fajna aura na pewne zielenie, albo na zapach Sisley Isia, która to jest obezwładniająca właśnie w aurze mroźnej. Jeżeli mam coś wybrać stąd, to powiem szczerze, nie wiem, ale zrobię małą niespodziankę. Zrobię małą niespodziankę i pokażę kilka innych miejsc, gdzie mam poukładane zapachy. To są na przykład dwie kolejne półki. One już są głębokie i tam widać, że już tam nawet nic nie widać, co jest z tyłu.
One będą dopiero porządkowane, w sensie ja je wszystkie wyciągnę i ja je chyba pogrupuję, że jedna półka będą bardziej lżejsze, druga będą cięższe, trochę będzie mi łatwiej coś w pewnym sensie później w razie czego namierzyć. I oczywiście lepiej będzie mi chyba sięgać z tej górnej, czyli skoro teraz jest jesień-zima, to te jesienno-zimowe będą w górę. Nie wiem, zobaczymy, bo to i tak nie są jeszcze wszystkie miejsca. A mówię, że trochę taką niespodziankę pokażę. Póki jeszcze nie porządkuję, dlatego że będzie trochę chociaż dłuższy ten filmik, bo raczej dzisiaj już więcej nic nie nagram. Chyba że coś nagram na mieście, bo ogrom rzeczy uda dzisiaj poza domem. Tym razem poza domem. Znaczy, ja generalnie jestem antydomatorem. Wczoraj byłam trochę uziemiona, ale z różnych względów, ale dzisiaj już pewne rzeczy poza. Więc na dworze jest raczej no, chociaż dzisiaj spadł trochę cieplej niż wczoraj. Może coś nagram. Też kwestia, czy telefon będzie załadowany i tak dalej. Zabieram przeważnie z sobą ładowarkę. Albo może też nagram coś w jakimś budynku, jak będę. Nie wiem, zobaczymy. Ale co my tu mamy na przodzie? No bo o tym jestem najbardziej w stanie powiedzieć. No bo tak naprawdę ja nawet nie wiem, co jest z tyłu. No mogę podejrzewać, co jest z tyłu. W sensie, co wiem, co mam, a jeszcze nic nie namierzyłam tego. Na przykład muszę namierzyć, bo obiecałam koledze zrobić próbkę TIGA. Dark Side. Także ten flakon muszę, obiecałam, że namierzę do czwartku. Także pod tym kątem muszę takie cztery tego typu. To jest taka komoda, która ma takie właśnie cztery tego typu półki po bokach i po środku cztery szuflady. Ja te szuflady chyba już pokazywałam, że tam też jest trochę flakonów takich niziutkich, ale mało. Natomiast tutaj jest dużo więcej. I teraz po bokach, no i mogą być już różnej wysokości. Natomiast wiem, że to układała moja mama, rozpakowywała, jak my pakowaliśmy i tak dalej, więc tutaj na pewno nie ma żadnych piramidek. W sensie wszystko jest jakby tak poukładane i ja piramidkuję. A, są piramidki na dole, no bo to już oczywiście ja dokonałam tych piramidek. Co my tu mamy? Na przykład mamy jeden z zapachów ekstremalną, polska marka Nieszowa Ferry, wersja wody toaletowej, skrzące fiołki. Mam tutaj Ganimet, fenomenalny zapach mineralny, planetarny. Cudo, cudo, cudo. Mamy dekant marki Dezu, niedostępny w Polsce. Zjawiskowy zapach, muszę mieć flakon. To jest takie wybranie wszystkiego, co idealne w rhubarb i wszystkiego, co idealne w Fig My Love, po prostu cudo. Tutaj mamy piękny zapach kadzidła z takim ciepłem, taką herbatą, taką właśnie cytrusowością. Taką herbatą z cytrusami, zimą i taki właśnie kościółek wtedy, taki kadzidlany, przepiękny zapach. Jest to Mes de Minuit Etro. I to jest taki zapach, który wydaje mi się, że jest to piękny kadzidło, takie trochę też rozgrzewające, cieplające, słoneczne, takie wesołe, właśnie na okres taki teraz na przykład zimowy. Tiger by Her Side, czyli mamy tutaj fenomenalny zapach wiśni z paczulą, mniej słodkiej wersji BDK Rouge Smoking. Mamy przepiękną perełkę mainstreamu, czyli dawną wersję Brit, woda perfumowana, iście brytyjski klimat, ciasta gruszkowego z migdałami. W ogóle obiecałam jednej z widzek, coś odnośnie Gourmand. Będzie filmik Szlachetne Gourmand, będzie też filmik Gourmand perełkowe z mainstreamu. Będzie też taki mój projekt pytań odnośnie Gourmand, ponieważ Gourmand jest takim motywem faktycznie jesienno-zimowym, także myślę, że coś takiego warto by było włączyć w moje playlisty odnośnie moich takich projektów pytaniowych właśnie. A propos teraz, Brit, mówię, woda perfumowana jest naprawdę przepięknym zapachem takiego właśnie szlachetnego ciasta gruszkowego z migdałami w stylu brytyjskim. Tutaj mamy I Love La Carotte Honoré de Presse i to jest zapach przepięknego marchewkowego irysu. Tutaj mamy jeden z zapachów Chapel Chapel Factory Baptisma. To jest taka trochę mniej słodkawa wersja niestety tego, co stłukłam, czyli Celebration Royal Crown. Tu mamy zapach, który odkryłam dzięki koledze Robertowi, to jest Eder i to jest czysta para z żelazka i to jest Aeder no i masakra, umknęła mi nazwa. Nie wiem. Ultra. Co my tam mamy na dole? Na dole mamy unikat Gucci, mainstreamowy, Envy Me Piwoniowy, piękny. Mamy też unikat, chyba Rochelle się wymawia. Mamy też ekstrakt Iruela. Mamy perełkę taką zielonotrawiastą, takiej mokrej zieleni truff Calvina Kleina. Ostatnio robiłam przesyłkę dla Wicki Krysi. Tu właśnie między innymi ten zapach, ona właśnie też wspominała o zieleniach, właśnie dorzuciłam też w prezencie do spróbowania właśnie mówi truff. Bardzo udany zapach zielony. Ja nie lubię tej marki, ale ten zapach jest naprawdę piękny. Mamy tutaj Berdo. Z Berdo w ogóle jest rabarbar. Ostatnio rozmawiałam z Marlą na ten temat, ale coś tam pokombinowali już z cenami.
Jeden z flakonów Fuegia, te dawne wersje, to jest Algen Słoneczny, przepiękne liście porzeczek. Perełka mainstreamu Miu Miu, te klasyczne, które są tak iście chłodne, dystansujące, kobiece, o fenomenalnych parametrach. Nie wiem, czy później nie robili reformulacji, ale mówię o wersji, którą ja mam. Co my tu jeszcze możemy opowiedzieć? Tutaj mamy trochę zapachów framą, ostrość miginie. Z framą, ten wysoki to jest, jak dobrze pamiętam, to jest figowiec, figa na sposób ziołowy i on był kiedyś w niedrogich perełkach perfumowych. A propos niedrogich zapachów perełkowych, to ja planuję trochę tę serię reaktywować. Ale to też nie jest tak, że o tym temacie jakby nie mówię, tylko po prostu trzeba regularnie, skrupulatnie oglądać filmiki, bo ja potrafię wpleść taką niedrogą perełkę w dłuższy film o czymś innym. Także to jest taka nagroda dla wytrwałych. Sam trochę powplatałam takich właśnie. Co jeszcze? A, bo nie powiedziałam, co ja dzisiaj użyję. A już myślę, że mi się kończy czas nagrywania. To jest dylemat. Czy wybrać coś z tamtego miejsca, czy z tego miejsca, czy coś z ostatnich nabytków? Mogłabym wziąć, zaaplikować coś, co jest stosunkowo małym flakoniku, żeby mogła go zabrać ze sobą, żeby na przykład mogła go w ogóle uwieczyć w jakimś filmie, na przykład na tle przyrody. Fajnie by było, jakby to był taki zapach, który by pasował do takiej śnieżnej, mroźnej, zimowej aury. W ogóle starałam się, wydaje mi się, że Ganymed może być przepiękny w takiej aurze, ale Ganymed już był zabierany, Ganymed jest dużym flakonem. Może wezmę ten dekant białej kartki Dezu, bo tam są motywy zielone, tam są motywy rabarbarowe, one mogą bardzo zyskać w takiej aurze mroźnie, chociaż jest trochę cieplej. Co my tu mamy? Tam w ogóle wystaje taki korek, jest taka złota część, to są kardabonowe ciasteczka Nina Ricci, a po prawej jest taki korek, trochę bardziej metalowy i to jest... Aj, kończy mi się czas nagrywania. Yardley Iris.